like you. Be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one. Only one. Hej, hej, witam Was bardzo serdecznie na live'ie. No i na początek chciałabym sobie, tak jak to już było powiedziane w zapowiedzi, pograć w grę Harry Potter i Kamień Filozoficzny. Ogólnie jak macie właśnie w opisie, ma to być Potterowy live. Tak jakoś przypadkiem wyszło, ale pomyślałam, że to jest fajny pomysł i że w sumie mogłabym właśnie tak zrobić. Tak więc mamy sobie Potterowy live, później będę grała w Lego Harry Potter. W sumie w obu grach jestem na pierwszym roku, ale no trochę w innym momencie, jednak tak ciężko byłoby to wyrównać. Natomiast myślę, że może być całkiem fajnie. Z tego co pamiętam, ostatni raz byłam u tego, na lekcji u Snape'a i miałam wtedy przynieść jakieś eliksiry, w ogóle masakra, bo co chwilę tam prawie, że umierałam, znaczy w sumie nie prawie, tylko umierałam i jakieś dziwne przejścia, skoki, dziwne rzeczy. Więc to jest raczej taka zręcznościówka obecnie. Więc obawiam się, że to będzie bolało, ale ostatnio jakoś tam dałam sobie radę, nie najgorzej. Dlatego myślę, że teraz spróbuję również dać sobie radę jakkolwiek i w ogóle. No więc myślę, że już możemy powoli zaczynać. Tak jak mówiłam, muszę grę włączyć, bo inaczej się psuje. Ale spoko, nie będzie się długo włączać. To nie jest The Sims 3, które włącza się latami, więc jest okej, chciałam powiedzieć. No, w każdym razie boję się, zawsze się boję tej gry, bo moje zdolności w bieganiu w tej WFT, no powiedzmy, że są różne i oczywiście znowu źle ustawiłam, cała ja. Nie lubię pamiętać o tylu rzeczach naraz, wiecie? Ale spoko. Live'y mają taki klimat i to jest nawet całkiem fajna sprawa. Tylko nie mówcie, że się... A nie, działa, dobra, działa gra. Mam nadzieję, że będzie łapać. Znowu się będę zastanawiała, który zapis jest który. Podejrzewam, że ten. W ogóle znowu mi się przypomniało, od czego jeszcze nie ustawiłam. Możecie mnie zabić. A nie, no żartuję, nie możecie, ale... Mam nadzieję, że już wszystko. Dobra, no to wybieramy zapis numer 2. Mam nadzieję, że zadziała. Tak, znajdź składniki eliksirów. Okidoki. Właśnie pamiętałam to miejsce i powiem Wam, że ja nie chcę tu być, a tak bardzo nie chcę tu być. Czy gra mnie cofnęła, mimo że tam jest zapis? A może ja już tam nie szłam? W sumie nie pamiętam. A ta ziaba, powiedzmy, działa? Bo nie wiem, gdzie ona ma działać. Aha! Czyli ja nie mam tam iść. Ale to jest gwiazdka. Nie wiem, czy ona jest konieczna. A te chmurki to... Cholera, znikną za chwilę, czy niekoniecznie? Bo się boję i... Niech się tam przejście otworzy, bo ja nie chcę tu być.
I hope so. O, skrzynka. No dobra. Kocham te jego wrzaski. Po prostu ubóstwiam. Swoją drogą dalej mam tylko te fasolki. A nie, tam się idzie. O, może nie będę musiała tam skakać, ja już się przestraszyłam. Znaczy, nie wiem. Na razie jeszcze nie ma się co jarać. O, składnik. Czy ja znowu wpadnę w przepaść, tak jak... Zwykle to bywa. Znowu czegoś nie ustawiłam. Wiedziałam. Wiedziałam. Jestem genialna. I know it. Tylko się nie psuj, gro, teraz. Dobra, żyję, okej. Przepraszam bardzo. A tam jest przejście chyba. Nie. Tylko mi nie mówcie, że ja muszę tu iść. Proszę. Jak ja mam tu przejść? Skoro tu się nie da. A jak głupia zamiast zobaczyć, gdzieś otwiera przejście, to ja wyłączam grę. Już jaram, że nie będę musiała tu chodzić. A te nie zniknę. Jak ja mam tu wejść, jak ja nic nie widzę? Czy oni mi każą wejść na chmurkę, której ja nie widzę? Powiedzcie, że nie. Że ja czegoś nie zauważyłam? Jak ja mam tam się dostać? No nie mówcie, że ja muszę iść po chmurkach, których nie widać. Bo są za nisko dla mnie, a kamera jest dziwna. No bo wygląda na to, że przejście jest właśnie tam. Więc jakby... Nie wiem. Możesz mi pomóc? Dobra, udało się. A ja i tak nie wiem, gdzie ja jestem. Zabierzcie mnie stąd. Dobra, żyję. Ja naprawdę muszę tam iść? Już miałam taką głupią nadzieję. Czy może jednak nope? Już myślałam, że nie dam rady. Zawahałam się sekundę i on już tam... Słyszałam, że on już się zamyka. Oh my god. Aha, okej. Ale wygląda, jak miał okularki 3D. Aha, dwie się otworzyły. Myślałam, że jedna. Znaczy, pojawiły. Czy Snape mógłby sam sobie chodzić po eliksiry? Podejrzewam, że to jest część jego pracy, więc... Mnie tu nie ma, ej. No trudno. Idziemy dalej. Tak, te chmurki się ruszają? W ogóle ja się boję, zaraz spadnę. Dobra. Dostałam się, miałam rację, że to tędy. Znaczy nie wiem, ale... A tędy. No, spadnę? No skoro tak twierdzisz... Okej, nie zabiłam się. Nie wierzę, ale spoko. Ej. Jak mam się tam dostać? Wszędzie jest pozamykane. Może znowu trzeba jakoś przejść naokoło. Nie, proszę. Zabierzcie mnie do domu. A tutaj? Jest jakieś przejście, o. Aha, no dobra, to już nie muszę skakać. Chociaż tyle, bo to już był koszmar jakiś. Szczerze powiem. Aha. Aha, nie rozumiem.
Czy ktoś mi powie, co się tu pieprza? Aha, ja mam tak przejść, czy to się nie da? Czy to nic nie da? Nie rozumiem. Co to otwiera? Czy ktoś mi wyjaśni, co to otwiera? Nie rozumiem. Chyba, że nie miałam tu iść. Może to jakaś czasówka? Ja mam tu przybiec w tym momencie, w którym to się otwiera. Nie mam pojęcia. Kompletnie. Chociaż ja wiem, czy to ma sens. Ja pójdę tutaj i to się otworzy tam. Nie wiem. Szczerze, pierwszy raz nie wiedziałam iść. I trochę mi z tym źle, bo wypadałoby wiedzieć. No, no i co? Idziełam teraz przejść. Nie, to chyba nie tak. Ale ja nie wiedziałam iść. Tam jest skrzynka nieotwarta. Czyli powinnam się tam dostać, ale jak? Może tutaj mam wrócić faktycznie? Ale z drugiej strony... No to nie jest śmieszne, no. Ja nie mogę tu utknąć. Jak ja... A ja mam na górę pójść, jestem idiotką. Nie wiem, czemu ja pomyślałam, że to blokuje, a nie, że idzie aż do góry, że tam jest przejście. No dobra, to spoko. Już się przestraszyłam, że będę tutaj lamić całą dobę. No, czyli mam iść tutaj, tak jak podejrzewałam. I teraz mam stanąć na tym. Już były takie windy, ale nie, bo ja jestem w specjalnej troski. Harry! Rusz swoją... Nie da się to stać? Może muszę tu dobiec potem i w sumie też by się dało, ale... No... Skakuj! Nie no, i se jaja robią. Czemu ja nie mogę tu doskoczyć? Nie da się chyba. Czyli trzeba stanąć na tym, ale dlaczego to nie działa? Zabierzcie mnie do domu. Czemu nie mogę tego rzucić? Da się. Oczywiście, a wtedy nie dało. Próbowałam parę razy, więc... No dobra, to tak. To działa jakoś dalej? Czy to jest tylko to cały czas? A nie, to się rusza, okej. Okay. No dobra. Czy ja mogę w końcu pójść sobie stąd? Nie mam lęk wysokości. Zabierzcie mnie do domu. Dobra, udało mi się. Uff. Nie! Już naprawdę chciałam krzyczeć. To było takie piękne. Ja byś taki nie, a zamiast tego był nie. To było piękne. Naprawdę się przestraszyłam przed samym zapisem. Te zapisy w tej grze to jest po prostu... Ja chcę Snape'a, błagam, ja chcę zobaczyć Snape'a, nikt mnie wyzywa, ale... Ale ja chcę już pójść stąd. O, nie! Czekaj, ran! No, muszę przed nikiem uciekać, tylko nie wiem jak. Znaczy... Nie wiem, gdzie on jest i... To jest dość creepy.
Wraca? Wraca. Dobra. Powinnam iść za nim. Myślę, że to jest najlepsze wyjście, ale... Ja się boję, że nie mam czasu na te fasolki. Muszę się tutaj znowu schować. No chowaj się, głupia dupo. I on otwiera przejście, więc muszę za nim iść, ale nie za blisko i nie za daleko. Okej. Okay. On otwiera kolejne przejście. A może tutaj będę się mogła przed nim schować, bo... Ta gra nie jest na moje nerwy, a raczej grałam w nią sama i wiecie, to jest co innego. O, znowu Nick otworzył drzwi. Ale jakby jak nagrywam jeszcze na live, to się boję, że zepsuję. No dobra. To tak. Nie! No i dupa. Zdążę za nim przejść? Nie zdążyłam. No musiałam naprawdę na niego wejść. Mam jeszcze trochę życia, ale to nie jest zabawne. Pamiętam ten poziom. Dobra, to czekamy. Okej, idzie. Co za dźwięki dziwne. Duch jest ważniejszy od nas, skoro potrafi ten drzwi otwierać, a ja muszę polegać na nim, tak? Teraz muszę się gdzieś schować, bo ja te fasolki ryzykuję życie fasolkami. Fuck. Chociaż nie, on chyba tam był. Tylko nie mówcie, że on z lewej strony otwiera. Aha, nie pokazali, z lewej, no. No, ale ja nie powinnam iść za Nickiem. No, właśnie. A nie, o w kółko chodzi. Byłam tutaj. Czyli nie. Czyli muszę iść tutaj. Ja nie chcę. Powinna najpierw zobaczyć. O, tam jest skrzynka. Jak ta chmurka chodzi. Aha, ona chodzi tędy. Dobra. Tylko dalej nie wiem, gdzie ona już zawraca, żeby skoczyć. Nie chcę tu być. Proszę. Ja już wolałam to zadanie z Hagridem. Zawału dostanę, mówię wam. Ja wam to mówię, dostanę zawału i będzie ciekawy live. Nie ma już Nika? I hope so, panie. Coś mnie ucho boli od tych słuchawek, bardziej niż zwykle i... Cholera. Nie wiem. Lumos. O, tam jest ten. A to są dwie chmurki? What the hell? O, o. Nie, nie rozumiem. Jedna chodzi do góry, a druga chodzi na boki. I tam jest pewnie ta skrzynka, albo gwiazdka, albo co? Czy jak? Gdzie chodzi ta do góry? Ciekawe, czy one się zamieniają. Czy obie chodzą góra-dół? No cholera, muszę wiedzieć, bo przecież się zabiję przed zapisem. Będzie zabawnie, ale nie wiem jak to mam zrobić. One chodzą raz góra-dół, raz na boki? Czy to one się zamieniają? Po co jest mi ta do góry? Czy obie chodzą do góry? Muszę spróbować, ale się boję. Żyję, ale dalej nie wiedziałam iść. Chyba miałam na tą wejść, ale boję się trochę. Wiecie?
Czy ona idzie gdzieś do góry, czy ona to tak dla jaj idzie do góry? Tam nie ma chyba nic. Nie! Myślałam, że się zrobi tej chmurki. No nie. Nie no, przecież musiałam zlamić, to jest logiczne, no. No co wy myślicie, hej? Tylko nie mówcie, że się będę z nikiem użerać. Nie, faktycznie. Aha, okej. Okay. Spoczko. To ja już nie otwieram tych fasolek. Nope. A to chyba muszę otworzyć, czy nie? Szczerze, no i nie zdążyłam. No i dupa. Może ja musiałam spaść na nią, bo on się nie umie wspiąć. No i nie zdążyłam, bo nikt już poszedł. A nie, idzie, idzie. Dobra, idzie. Trudno. Nie wytnę tego, jakby to był live, to mogę to wyciąć, a tak, nie mogę. Aha. Za bardzo już szarżowałam, bo miałam dość drugi raz robienia tego samego. Kiedyś tak zrobiłam, że sobie po prostu przeszłam do danego momentu między nagraniami, ale... To jest live i... Nie no... Nie mogę tak szarżować, bo wtedy już w ogóle szału dostaniecie. So... Zdążę, zdążę, zdążę. No. Trudno. Dalej nie wiem, jak te chmurki chodzą. Szczerze powiem. Najpierw wejść na pierwszą, a potem na drugą, ale... No idź, idioto! Muszę to zrobić na tyle, tak żeby ona była pod nim. Bo on się chyba nie umie chwytać chmurek, przynajmniej tak to odebrałam. To jest już tutaj? A nie, to jeszcze to pierwsze, to spadłam przed chwilą, oczywiście. Oczywista. Ja się rozpędziłam za bardzo, wiecie. Dobra, żyję. Dalej nie wiem, co z tą skrzynką, tam była jakaś taka skrzyneczka. No cóż. To już jest tutaj, dobrze mówię? Never mind. No tutaj, tutaj. No dobra. Próba numer 3. Znaczy tutaj druga, ale trzecia, nieważne. Cokolwiek. Jestem cała spocona, zabijcie mnie, proszę. Nie wiem, czy to teraz? Udało się, ale dalej nie wiem, co teraz. Ta musi być niżej najwidoczniej. I... Czy nie? Czy ona sama chodzi? Ciekawe, czy ona się porusza do przodu. Chyba nie. No dobra. Moja chwila prawdy. Udało mi się! Czy to jeszcze nie wszystko, ale... Tak myślałam, że jak skoczę, to się rozpędzę za bardzo. Udało mi się! Będę płakać z radości. Oh my gosh. To nie jest gra dla mnie. Na unik? Ja tak zaglądam. To takie fajne, nie? Jak ktoś tak zagląda i myśli, że jak spojrzy w bok, to gra... Kamera w grze się ruszy, tak? Oh my fucking god. Run! Nie, on tu idzie. Co ja mam zrobić? What the... A nie! Muszę iść za nim, tak? Czy on zawraca? Nie zdążę, nie zdążę, nie zdążę, nie zdążę, nie zdążę. No żyłam, ale dalej nie wiem, gdzie jestem. Ale ładny! Karta! Mam kartę, mam kartę, mam kartę. Mam kartę, mam kartę, mam kartę, mam kartę. Przyklejam się do ściany. Tylko teraz jak to się sprawdzało? Folio magii, dobra. Ten, bodajże. Bardock Maldun.
przewodniczący Rady Czarodziejów w latach jakichś tam. 2 lata. Znaczy nie wiem w sumie ile to ten. Ile jest normalnie, czy cokolwiek, więc jakby, wiecie. Spoko, ale... tutaj jest gdzieś Nick i to jest takie trochę creepy, bo... No właśnie, tam jest. Fuck. Powinnam iść za nim, czy nope? Nie, prawie na niego padłam, ojeju. To było głupie. Teraz już wiadomo, że będą same fasolki, nie? Ej, fasolko! Nie chcę się zabić dla ciebie. Nie jestem Ronem, nie kocham jedzenia aż tak bardzo, wiecie. Nick idzie, tylko nie wiem gdzie. On tu zawraca, więc to jest trochę niebezpieczne. Czy ja powinnam dalej za nim iść? Tutaj zaczynają te zagadki coraz trudniejsze robić, moim zdaniem. I jakby kompletnie nie wiem. Jeju, ja się drę dzisiaj za bardzo przy tej grze. Ja tu powinnam dojść, czy nie? Nie. Jeszcze nigdy się tak nie darłam przy tej grze. Ja dalej nie wiedziałam dojść. Kocham to. Tam jest składnik. Aha, ale ja muszę jakąś pachmurkę dostać, nie? No i on znowu idzie. Może ja mam tam przejść? Znaczy, ja nie wiem. Ja już tu chodziłam w kółko 100 razy, mam wrażenie. Ta gra jest za mądra dla mnie. Znowu zawraca. No już fuck. A tutaj nic nie ma? Skacze śmiesznie. No nie ma nic. Nadal nie wiem. Myślałam, że to jest tylko ten, bardziej takie, wiecie, zręcznościówka, a tutaj jeszcze są zagadki takie. Labirynty logiczne, powiedzmy. Nick idzie, ale to nie w tą stronę, więc... powinnam się schować, ale ja nadal nie wiem. Duch zostawia cień. Też można. A on zawraca, ja mam sklerozę. Teraz go nie dogonię. Czy dogonię? Ale on to znowu będzie zawracał. Nie wiem. Nie mam pojęcia, kompletnie. No i wlazł na niego. I poszedł sobie, zniknął, poszedł. Nie wiem, gdzie mam iść. Czy to jest inna chmurka? Może to jest inna chmurka? A ja głupia, łażę w kółko, jak popieprzona. Nie no, no nie no, przecież to jest ta sama. Nie ma opcji. Znowu Nick lezie. Czy on ma sraczkę? Noż fakt, nie wiedziałam, że on takie kółko robi. Że on korytarze patroluje. Ale nie, bo wtedy by widział, że ja tu jestem. Powiem wam, że znowu jestem w kropce. On tylko jedne drzwi mi otwiera. Więc jakby to nie jest wiele, a... wygląda na to, że jestem głupsza niż kiedy byłam młodsza i grałam w tę grę. A w tą stronę nie mogę, bo on... bo na niego wlezę. Nie wiem. Normalnie nie wiem, co dalej. Kompletnie nie wiem. Wydaje mi się, że ja już tu byłam wszędzie. Zaraz zacznę kląć. No chyba to nie jest inne przejście, no ludzie. No one chodzą tak samo, więc nie ma opcji. Nie wiem. Dam radę, dam.
Dobra. No tutaj, ale może mam tam zejść po prostu, a ja cyrki robię? Bo doskoczyć to przecież nie opcji, tak? A jak ja się zabiję tutaj? A nie, tam jest takie coś. Tylko jak ja mam to zobaczyć? A ja łaziłam w tej wewce jak głupia. Ja po prostu czekałam na chmurkę i... Dobra. To ja mam to przesunąć. Okej, okay. Przynajmniej wiem, co dalej to... Mogło być gorzej. You know. No ale ta kamera, gdyby ta kamera chodziła inaczej, dałoby się dostrzec, czy jest jakaś opcja, wiecie. Że jesteś pod spodem, no bo jakby nie było, to ta wysokość jest za duża. No ale w sumie tu mamy składnik, więc wiedziałam, że tu trzeba iść, no ale... Dytta, dobra. Grzybki jakieś. Snape! Kocham cię, Snape, tak bardzo cię kocham, przytul mnie. Nawet nie wiesz, chociaż wiesz, jak to było strasznie, jak wszystko chciało mnie zabić. Miałeś dobrą zabawę? Masz jakąś kamerkę? Nie, no przepraszam. Snape jest wredny, ale nie chciał zabić Harry'ego, więc... No, ale może ten chciał, nie? Spóźniłeś się, Potter. Minus 100 punktów. Leniwe ladaco! Ladaco! On nie używa takich głupich wyrazów. Genialne, genialne! Noc duchów, oj, robi się ciekawie. Nie, nie muszę jeść, też jestem duchem. Nie wiedziałeś, Snape? To było takie kochane. Skończyłem lekcję bez ciebie. Wiedziałam, że tak będzie. Chciałam się go pozbyć. Idź za Ronem i odnajdź Hermionę. A to jest teraz. O, czyli nie było tej sceny. To pochwal się, że to ty sprawiłeś, że uciekła. Muszę go dogonić, bo z moim lamiostwem ostatnio zgubiłam. Kogoś tam, nie wiem, czy to Ron był, czy ktoś inny. Okej, okay. Dotarłam. Ucieknij trollowi. Tak? Była jakaś taka parodia Harry'ego i było, że smród okropnego Rona, czy coś takiego? Teraz muszę kamerę mieć w złą stronę. Dobra, o-ou. Pamiętam tą scenę. Mam kamerę w złą stronę i jeszcze Ron będzie cały czas gadał do mnie, co tak śmierdzi, nie da się tego przewinąć. I ja mam, nie widząc co jest przed sobą, skakać. Ta scena to był hardcore. No, jakbym myślała, że jest za łatwo, to będzie jeszcze trudniej. No dobra, pierwsze jest z prawej strony przejście. I jeszcze trzeba sterować tyłem. Dobra, teraz z lewej. Mogłam się domyśleć. On czeka na mnie. A Rona ma w dupie. Najpierw z prawej, potem z lewej. Dobra. Będzie bolało. Harry? Nie wiem. Jakby kamera była normalnie, to to by było po prostu taka czasówka, ale w miarę, wiecie... normalna, łatwa do przejścia. Natomiast takie, w takim momencie to jest... raczej kiepsko, bardzo kiepsko. A może fasolki mi podpowiadają? Też głupia jestem. Myślałam, że one będą raczej utrudniać, ale kto wie, kto wie. Faktycznie, głupia ja. A ja chciałam zapamiętywać trasę. Zacięłam się! To było piękne! Fajne! Nie wpadam w dziurę, tylko zatrzymałam się. Za bardzo w prawo poszłam. No dobra. Ja tam nie czuję. Sucharek. Czy on ma robaki na sobie? This way, Harry! This way! A gdzie jest Dumber? Czy ktokolwiek inny, żeby uratować mnie? W sumie... Trzeba było tu nie leść. Troll w lochach! To chyba źle. Nie zatnij się, Harry Potter! Nie zatnij się, Harry Potter! Proszę, żeby to był koniec. Tak, jasne. A Ron oczywiście dał radę z tym polić. This way, Harry!
No ale Harry jest wypaśnie, oj. I tak w kółko biegają? Ten sam korytarz taki. Jaki Harry jest dobry w tym, oj. Już myślałam, że nie dam rady. Zapis, zapis, zapis! Ale ja dalej muszę gonić? Wiecie, że się zestresiłam. A nie, dałam radę. Aha, to było piękne. A wtedy zauważył, że Harry spadł. I zamknęli go z Hermioną. Exactly. A przed chwilą nie był? Jak chcę do domu, jestem zestresowana. A Harry co ma robić w tym czasie? A uciekać? Aha! To trochę jak w tamtej grze. Tak. Chyba dałam radę. To nie można ani za szybko, ani za późno. Dobra. A, trzeba przytrzymać chyba. No i zepsułam. Rozraz umrze. No jak ja mam to zrobić? Dwa razy tak. Długo jeszcze, Ron, rusz dupę. Długo jeszcze. Ale on chyba nie wraca do początku, więc można też przegrywać. O, Harry zaraz umrze. Fuck, nie pomyślałam o tym. To jest problem, bo Ron to tam chyba żyje. No długo jeszcze. Ron, rusz tą dupę. Dobra, udało się. Och, martwi się o swoją żonkę. Obawiam się, że nie. Nie będzie tej sceny ze Snape'em, Squirrelem i tak dalej. Jako szukający. I zaprzyjaźnili się ze sobą. Och, romantiko. Mhm. No, miał rację. O! Źle napisali. Ravenclaw, ale ja nie chcę walczyć, chcę być jeszcze niewiadomy. Up! Lee Jordan! Let's play Quidditch! Mam nadzieję, że to się zapisze tutaj z cutscenką, bo ja chcę zrobić przerwę. Więc mamy trolla. Troll już był w tej wersji. Dobra, najpierw zapiszę. Cicho tam, ja chcę wyjść. Tak. Ja nigdy nie wiem, czy cutscenki też się liczą jako zapis, czy tylko zapis. Chociaż nie, tam był zapis z trollem. Fuck. Chociaż nie, no, jak walczyłam z trollem, sama nie wiem. Mam nadzieję, że nie będę musiała tu wracać. I hope so. I hope so. Więc tak. No. Co ja tam mogę powiedzieć? Grało się fajnie. Chociaż takie nerwy. Było sporo takich sytuacji. Albo do skakania. Albo jak umierałam. Albo jak się bałam, że nie wiem, gdzie mam iść. Albo, że mnie krwawy baron zabije. Albo z tym trolem. Te fasolki. Później, no powiem wam, że jestem dumna z siebie. Nawet fajnie mi to szło, bo chwilami trzeba było... Jak za bardzo weszłam w ścianę, to się nie dało skoczyć. I naprawdę ta scena jest dobrze zrobiona. Jak te fasolki podpowiadają, to jakby łatwiej jest wiedzieć, gdzie się ma iść. I naprawdę jest nieźle. Taka zręcznościówka, trochę logiczna.
Nie lubię takich gier, bo źle mi idą, ale mimo wszystko jest nie najgorzej. Myślę, że dałam radę. Jestem z siebie dumna. Mówcie sobie, co chcecie, ja jestem z siebie dumna. Nie no, żartuję. Nie mówię, że będziecie się czepiać, bo nie poszło mi tak źle. W sumie jakieś bardziej lamiłam, jak jeszcze nie robiłam live'ów z Harego. Więc mamy sobie scenę, w której jest troll. Czyli jakby to jest już scena, która była wtedy w... W Lego już była dawno. Tam jakiś mecz, coś tam... Też już był. W każdym razie chodzi o to, że... Bardzo nie pamiętałam tego, wiecie, bo ja najpierw grałam w zwykłe Harry wiele lat temu, a dopiero potem grałam w Lego już trochę później. I jakby, o ile pamiętałam z tą maczugą w Lego, bo to był dla mnie koszmar, nie umiałam z tym poradzić. Natomiast tutaj to jest chyba jedyna scena, która jest zrobiona tak samo jak w obu grach. Że Ron wali maczugą, a my mamy jakby odpychać od niego przedmioty, które rzuca troll. I wiem, że w pewnym sensie tak było w książce czy w filmie, bo on miał tam właśnie sam go tą maczugą, więc oni nie chcieli zabierać Ronowi, wiecie, zaszczytu. Skoro ta cała scena, taka klasyka z Wingardium Leviosa dotyczyła Rona, nie Harry'ego. Ale mimo wszystko fajnie, że zrobili to tak podobnie. Nie pamiętałam tego, szczerze. No, więc całego dnia najbardziej mi się podobała ta ucieczka przed trolem z kamerą tyłem. To było coś. Więc mam nadzieję, że Wam się podobało. A teraz zapraszam Was na przerwę. Gdzieś tak 10 minut. Natomiast po przerwie pogramy sobie znowu w Harry'ego. Dla odmiany. Wiecie, zamiast Harry'ego będzie Harry. No i w Lego Harry Potter lata 1-4 mamy sobie już później, już troll był dawno. Ale teraz będziemy się zastanawiać, co z... Byliśmy w zakazanym lesie, na szlabanie spotkaliśmy Woltka. I teraz będziemy się zastanawiać, co dalej. W sensie Quirrell coś chyba kombinuje, albo sobie idzie, sama nie wiem. I nasza trójca go śledzi. Więc nie pamiętam, co będzie dalej, bo jakby ta gra jest tak trochę poszatkowana, no nie jest tak po kolei, znaczy po kolei może jest, ale jakby nie wszystko jest, co to z książki czy z filmu, dlatego nie pamiętam, co będzie dalej, więc będę miała taką samą zagwozdkę jak Wy. Więc zapraszam Was na przerwę, no i zobaczymy, co się będzie działo po przerwie.